Przed rozpoczęciem tego materiału chciałbym przypomnieć, że wraz z rozpoczęciem maratonu z FNAF Security Breach odbędzie się na kanale konkurs. Więc zachęcam do zostania na dłużej, zapraszam do filmu. Siemanko, z tej strony MDziak, a dzisiaj zapraszam was do kolejnego materiału z analizy kolejnych rzeczy, jakie wiemy, że pokażą się w naszym kochanym Security Breach. Czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o mechanikach, o jakich dowiedzieliśmy się od deweloperów. Przy okazji chciałbym zaprosić do zasubskrybowania kanału, zbliżamy się do 1000 subów, a to naprawdę wiele dla mnie znaczy, oraz zostawienia łapki w górę. Z góry pięknie dziękuję. Skradanie się. Będzie oczywiście zawarta w grze mechanika skradania się do wymieniania animatroników po cichu. Jak w każdym stealth horror game'ie, będzie po prostu możliwość kucania, dzięki czemu nie będziemy wydawać tyle hałasu, ile wydajemy podczas normalnego poruszania się. Latarka. Będziemy zmuszeni do jej ciągłego ładowania w specjalnych punktach ładujących. Czy będzie miała dodatkowe mechaniki wobec na przykład takiego mundropa, który bardzo boi się światła? Nie wiadomo, ale warto pamiętać o tym, że latarka będzie zawarta w tej grze i trzeba będzie przede wszystkim ją ciągle ładować. Zamykane drzwi. Wnioskując po tym fragmencie traileru, można stwierdzić, że drzwi, które będziemy w stanie zamknąć, by obronić się przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, będą miały limit czasu zamknięcia. Dwa różne poziomy naładowania, niejako baterii przy nich, może nam to podpowiadać. Kryjówki. W całym pizzapleksie nie zabraknie miejsc do ukrycia się, aby wymknąć się przed animatronikami. Będzie można dowolnie z tego korzystać. Wytrzymałość. Będziemy mieli ograniczoną staminę, dzięki której będziemy mogli biegać, więc ucieczka przed animatronikiem nie będzie mogła polegać na zwykłym biegnięciu, ale też na odpowiednim ukryciu. Animatroniki. Będą nas gonić i próbować nas dopaść, przy czym deweloperzy powiedzieli, że będą ewoluować w czasie nocy, czyli będą poszerzać swoje możliwości, by nas złapać, dlatego będziemy musieli na bieżąco dostosowywać się do tego. Boty staw. Posiadające system alarmujący informują animatroniki o naszym położeniu, kiedy nas wykryją. Hałas. Będziemy mogli wabić animatroniki w konkretne miejsca przy pomocy puszek z farbą i innych tego typu, aby je wyminąć. Glamrock Freddy, który zostanie naszym sprzymierzeńcem, będzie pomagał nam odnaleźć się w wielkim pizzapleksie, dając nam wskazówki i porady. Jest także sposobem na poruszanie się. Po wejściu do jego pojemnika na tort, animatroniki będą nas ignorować, a my będziemy mogli bezpiecznie się wymknąć. Ale wszystko ma swoje ograniczenia. Freddy'ego będzie trzeba ładować w specjalnie wyznaczonych do tego stacjach ładowania, aby móc z niego korzystać. Jest szansa, że na jakimś etapie gry nie będziemy już w stanie polegać na Freddy'm, patrząc na ten fragment traileru. Definitywnie wskazuje to na to, że Freddy może na jakimś etapie gameplayu po prostu przestać być naszym sprzymierzeńcem. Fuzzwatch. Zegarek na rękę, na którym uzyskamy dostęp do takich rzeczy jak kamery, mapa, zadania, jak i wiadomości. Ale rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Kamery. Będziemy w stanie uzyskać dostęp do kamer, dzięki którym będziemy mogli zobaczyć, gdzie w danej chwili znajdują się animatroniki oraz zaplanować drogę ucieczki. Będą zaznaczać czerwonymi prostokątami wraz z wykrzyknikiem miejsca, gdzie jest jakiś hałas, między innymi animatroniki. Niebieskie prostokąty są kamerami, między którymi możemy się przełączać, a na zielono jest zaznaczona ta, na którą aktualnie patrzymy. Mapa. Będzie bardzo przydatnym rzutem z góry na pomieszczenia. Nie widzieliśmy jeszcze tej zakładki, ale można wnioskować, że będzie rzutem na całe konkretne piętro z ewentualną możliwością przełączania się między nimi, gdzie prawdopodobnie będą zaznaczone cele misji i jakie otrzymamy. Misje. Tak naprawdę nie wiemy prawie nic na temat misji, jakie są w zakładce Fuzzwatcha, ale można się domyślać, że Freddy, będąc naszym przewodnikiem, będzie wyznaczał nam jakieś cele do wykonania, by wydostać się z pizzapleksu. Wiadomości. Uważam, że wiadomości będą swego rodzaju archiwum, zważywszy na fakt, że w poprzednim trailerze z lutego zegarek wygląda nieco inaczej i jest tam zakładka Logs. Będziemy otrzymywać tam wiadomości, których nie będziemy planowanymi odbiorcami. Mam tu na myśli podobny motyw do FNAF AR od Illumix. Oczywiście dostawaliśmy tam wiadomości pokroju informacji o zdobyciu nowego przedmiotu i tym podobne, ale przychodziły tam także tajemnicze wiadomości, które nie miały do nas dojść, a które budowały tą część FNAF fabularnie. Fascam. Narzędzie do oślepiania, ogłuszenia animatroników na całym obszarze przed tobą. Oszałamia przeciwników na tyle długo, by uciec. Ma ograniczoną ilość użyć, po czym wymaga naładowania. Fuzz Blaster.
Posiada nieograniczoną ilość użyć, ale by zadziałał, musisz trafić przeciwnika prosto w głowę. Jest to ciekawa mechanika, ponieważ możemy tak naprawdę ciągle bronić się faz blasterem, ale zawsze ryzykujemy tym, że nie trafimy, a nie ma co ukrywać, animatroniki poruszają się bardzo nienaturalnie i spontanicznie. Ciekawostki. Deweloperzy wprost podzielili się tym, że w Security Breach mają się znaleźć również unikalne gry w ucieczkę z biura, walki z bossami oraz w pełni grywalne salony gier, o których wspominałem w poprzednim materiale z analizą pomieszczeń. Zegarek w pierwotnym zamyśle miał wyglądać inaczej oraz miał posiadać funkcję inwentory. Nie wiemy, czy pomysł poszedł do śmieci, czy otrzymamy inwentory w innym wydaniu. No i to by było już na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał z podsumowania mechanik, o jakich wiemy, że znajdą się w Security Breach, wam się spodobał. I mam nadzieję, że wyczekujecie tej gry tak samo jak ja. Już w czwartek 16 grudnia wyjdzie Security Breach i rozpocznie się spory maraton. Ale o tym jeszcze wspomnę w środę, dzień przed. Mam nadzieję, że film się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!